Cześć, mano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Banach i zapraszam na kolejny odcinek z serii GTA, a dzisiaj przegram wyścig z BDS-em. To nie clickbait, bo faktycznie w grze będzie BDS. No i dobra, jesteśmy tutaj przy misyjce, którą chcemy wykonać teraz, bo chyba tylko jedyne to nam zostało. Nie ma innej misji, także go, chodźmy, zobaczmy, co tutaj mamy zrobić. Krak, bum, bum. You're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man. But... Cheer the fuck up. You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Grubo będzie. będzie grubo. I work for Woozy. He told me to call you. Aye, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Lecimy do garażu w Śródmieściu, będziemy detonować. Kurwa, będziemy detonować. Szkoda, że CJ jest takim trochę wrogiem publicznym numer jeden wśród swoich, ale w Santos go lubią. Wiecie co, to wiem, że dziwnie wygląda, ale ja sobie tutaj grę przyciszę, bo tutaj jest pokrętło do tego. Dobra, go, lecimy sobie. Nie, policja! Kurwa mać, policja mnie goni, no weź, wymusił mi pajac jeden, nieważne, że to ja pewnie jadę jakoś niezgodnie przepisami, ale wymusił mi ham jeden, dammit! W ogóle dzisiaj sobota, byliście z jajuszkami? Byliście z jajuszkami poświęcić jajuszka, czy nie byliście? Ja nie byłem, znaczy jeszcze jest piątek, kiedy to nagrywam, ale wiem, że w sobotę nie byłem. Nie byłem z jajuszkami, bo mnie się nie chciało, u mnie zawsze kto inny chodzi. A powiedzcie mi, jak tam było u was z tymi jajuszkami. Dobra, gdzie jest ten auto wypchane? Hey man, is it ready? She's all set, get in. Jest ustawiony, wsiadaj. O. Czy tam było Team Boom Boom napisane na rajce? Cool, good luck. Czy tu było napisane Team Bomb? Team Bomb! Bomba, patrzcie jaki easter egg! Ej, jajo, wielkanocny easter egg, kurwa, idealnie w czas. Dobra, ja tą misję kojarzę. Ona była zawsze przewalona pod względem tego, że oni tam strzelali, ale na szczęście mam full camy. Jak mam full camy, to mogę jechać. W ogóle to autko, które jadę, jest bardzo fajne. Ja bardzo zawsze nim lubiłem jeździć, nie, bo nie jest ani za szybkie, ani za wolne. Jest takie wręcz fajne, bym powiedział. I nawet w miarę sterowne, w sensie czuję to auto, nie jest dla mnie takie ciężkie, niektóre auta są takie mega ciężkie, to jest takie fajne, leciutkie i bardzo fajnie się nim jeździć, szkoda, że jest takie usyfione, że jest takie zezłomowane, no a to pan policjant, co pan tu robisz? Chyba pan policjant po mefedronie się naćpał. Dobra, tu mamy szkołę jazdy, tu mamy super szybką hiper duper furkę. Zabij strażników, którzy zostali zaalarmowani. Dobra. No nie, patrzcie jakie ma mefedrony dwa. Gdzie tutaj jest broniak? Boom! Boom! Hey, some local bastard is blasting on our homeboys. Get out there and kill the fool. Nie. Wiecie co jest najgorsze? Nie kupiłem sobie broni po ostatnim. Demy! Ja mam tylko tą beznadziejną broń. O nie, policja! Wypierdzielaj, policjo! Damn it! Teraz musimy tak zrobić, żeby tam wjechać jakoś, nie? Bo tutaj jest labirynty i inne takie pierdoły. Gdzie ja mam? Tutaj, tu są ślady opon. Okej. Boom! Dobra, udało się jakoś wjechać. Muszę tutaj delikatnie, żeby... mnie nie wysadzili w żaden sposób.
Dobra, dojechałem, dobra, jest gitara. Lewy przycisk myszy, dawaj. Dobra, bomba jest. Opuść magazyn, zanim skończy się czas. No to co, lecimy, mamy 38 sekund. Ej, myszko, wróć. Kurwa, myszka przestała działać. To ja po prostu sobie biegnę napałem. Mnie to nie obchodzi, czy oni będą strzelać, czy nie. Jest, dobra, uciekłem. O, w ostatniej chwili. Ale boom, będzie, meta wybuchnie pięknie. Damn it! O, uciekaj przez główną bramę. Nie mogę za bardzo, panie kochany, co tu się wydarzyło, bo tu strzelają do mnie. Dziękuję. Ja sobie pożyczę twoje auto. W aucie jestem troszkę bezpieczniejszy, mi się wydaje. O nie, tu muszę skakać. Dobra, to skaczemy, go! Boom! Kurwa, jak dobrze, że tu panowie policjanci byli. Kurde, pierwszy raz panowie policjanci mi gdzieś tutaj w okolicach tego naszej tu misji pomogli, a nie przeszkodzili. Dobra, go, lecimy. Lecimy do naszego garażu, który będzie tutaj zaraz za nogiem. I super misja, łatwisia mi się syjka, polecam, Łukasz Banach. Zobaczymy, co będzie kolejne. Mam nadzieję, że również będzie jakaś lajtowa misyjka, żeby po prostu było przyjemnie grać. 25 tysięcy! Ja na co ten hajs wydam? Na co ja ten hajs wydam? Teraz czekam na jakiś telefon. Czekam na jakiś telefon, bo nie mam żadnej misji. Ja sobie zapiszę po prostu to tutaj. Tak, okej. Jakiś telefon? O, jest telefon, super, siema. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Na rancho mam gdzieś ruszyć dupkę. Gdzie to rancho jest? To rancho, z tego co kojarzę... Tak, jest tutaj, to jest niedaleko, dobra. To my wsiadamy sobie do furaka tego. To nie ma znaczenia, czy policyjnym. I sobie szybko tam skoczymy, machniemy się, bo to nie jest daleko, także się karniemy. Ja się nawet chyba nie będę teleportował, że się zobaczymy na miejscu, bo to jest tak bliziutko, że to jest chwila moment. Chyba, że jakieś niespodziewane rzeczy tu się wydarzą. Na przykład coś się rozbije. No ogólnie to w drugą stronę muszę pojechać. No debyt, w ogóle jak będziecie święta spędzali. W tą niedzielę też się chyba odcinek nie pojawi z gier jakichś innych randomowych, bo próbuję ogarnąć jedną gierę i na serię taką niedzielną przeplataną zrobić, żeby była z jednej giery seria i się nie pojawi w tą niedzielę, ale już od przyszłej niedzieli mam nadzieję, że damy radę. A poza tym w tym momencie cholernie coś zaprząta mi głowę, cholernie, ale tak cholernie bardzo siedzi mi coś w głowie i nie może mi wyjść i po prostu czasami nie mam flow, żeby nagrywać. Teraz mam flow, więc po prostu siadłem i nagrywam, ale zaraz coś czuję, że po prostu jak wyrenderuję, znaczy jak obrobię ten filmik, to sobie wsiądę w samochód i pójdę pojeździć. Bo mnie tak cholernie chilluje jazda po mieście, to znaczy po mieście, po prostu wiecie, tankuję sobie w samochód, zahajdę z YouTube'a i lecę sobie gdzie popadnie, a to tu pojadę, a to tam pojadę i tak jest ogólnie zarąbiście wtedy. Jak będziecie mieli swoje prawko, to wam polecam robić również coś takiego. Dobra, tutaj jesteśmy, jakieś fajne autko tutaj stoi, teraz sobie moim milicyjnym wozem pożyczonym od panów policjantów zaparkuję tutaj. Telefon, co tu mamy? Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contacts to like get a wish list of cars, but we'll need to turn them around real quick, dude. Now there's a showroom around the block that's come up for sale. No, jak stamtąd pojechałem, to teraz mi gada, że mam go kupić? No kazał mi... No popatrz go, ja tu przyjechałem do tego, do tej misji, a teraz każe mi tutaj jechać. To ja pierdzielę, idę tutaj zrobić tę misję. W ogóle to fajna chata, tylko... To otwarte takie mnie przeraża tutaj. Trochę tak za bardzo otwarte mają byki, nie? Monster, potwór. Sorry. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Putin? No, anger and hate. That's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I say we take it for a spin. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab.
Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Ooh, good luck. Dobra, lecimy. Muszę dać radę, dobra, wsiąść do Monster Trucka. Lecimy, go! Pamiętam, ta misja była trochę przerąbana. Ustawimy sobie... Doszli do pierwszego punktu kontrolnego. Dobra, lecimy. KDST, radyjko moje ulubione. Przytrzymaj spację, aby skręcić wszystkimi kołami. Dobra, to nie będzie taka trudna misja chyba. Czy ja przed chwilą powiedziałem, że będzie przerąbana misja, a potem powiedziałem, że będzie nie taka trudna? Miałem na myśli to, że ten samochód się nie fajnie prowadzi na takich... On jest mega nieprzewidywalny, on potrafi się odbijać jak piłeczka. W sensie, wiecie, no on ma swoją masę, nie? On powinien być ciężki, a on się zachowuje tak leciutko strasznie. Moim zdaniem za słabo tutaj odwzorowali i masę tego pojazdu, mogę tak to powiedzieć? Chyba mogę. O, tu jakąś chatę mogę kupić. Powiem szczerze, że nie wiedziałem. 30 sekund, 4 punkty. Kurwa, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trochę za wolno, trochę za wolno. Mam nadzieję, że zrobimy to za pierwszym razem. Mam taką ścisłą nadzieję, że to zrobimy za pierwszym razem, bo ja nie mogę. Nie mogę tego zrobić za którymś kolejnym razem, bo mi się nie będzie chciało, tak? Ja muszę to za pierwszym razem, jest druga 7. Ja chcę dzisiaj jeszcze pojechać sobie na wycieczkę. Druga 7 oczywiście po południu, tak? Więc no ja liczę, że będzie fajnie, że będzie mraźnie. Dobra, lecimy sobie tu. Jest, dobra, kolejne. Ale te punkty są na szczęście blisko, blisko siebie. Tam trochę zmarnowałem, stojąc w miejscu. O, jak się udało, dobrze. Niepotrzebnie tam stałem w miejscu, także sobie utrudniłem trochę zadanie. Ale mam nadzieję, że nie utrudniłem sobie aż tak, żeby po prostu przegrać tę misję. Mam nadzieję, że tego nie zrobię, bo będę retardem znowu i znowu będziecie mi pisać w komentarzach. Banach, ty retardzie jeden, co ty robisz? Co ty robisz? W ogóle dzisiaj prawdopodobnie strumyczek o 18. No tak mi się wydaje, że chyba dzisiaj o 18 strumyczek. Także zapraszam, kto tam ma ochotę. Wiem, że święta, świąteczne atmosfery, przygotowywania do świąt i tak dalej, ale jakby ktoś miał ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam do uczestniczenia w najlepszym strumyku w polskim YouTubie, czyli u nas strumyku Mr. Banacha. Oczywiście nie ma lepszego strumyka, no bo jakby mógł być lepszy strumyczek ode mnie? No wyobrażacie sobie lepsze strumyczki? No ja tak w sumie, każdy inny. No dobra, whatever. Zrobiliśmy 15 punktów w ramach mojego gadulstwa, więc lecimy sobie po teraz już nawet 17 punkt. Dobra, go. O, w ogóle jestem w szoku, bo dzisiaj 7 godzin prawie gadałem non-stop. Takie gadane. I jakoś tak wyszło, że demyt w ogóle mi gardło nie boli. I to jest ten szok na pewno, no. W ogóle dzisiaj spierdziłem jedną sprawę. Miałem szansę. Ogólnie to musicie sobie wiedzieć, że jest ktoś taki jak pseudo pani Banachowa, nazwijmy to. Ostatnio cały czas gadam o tym, bo to jest dla mnie na czasie, a to kanał to jest rzecz, która mnie tyczy najbardziej personalnie ze wszystkiego, co może być, czyli tutaj jest wszystko. Jak jestem załamany, to i na filmach jestem załamany, jak przeżywam jakiś etap, to i taki etap na filmach przeżywam, także musicie widzieć, że ten cały kanał to jest dla mnie taki jakby pamiętnik, ten poprzedni też, a bardziej live, nie? A więc cały czas gadam o jednym temacie, czyli powiedzmy o pseudo pani Banachowej, czyli takiej koleżance, którą bardzo lubię i dawno się z nim nie widziałem i miałem dzisiaj okazję się z nią spotkać, ale niestety, za przeproszeniem, spierdoliłem sprawę i się z nią nie spotkałem i to takie mech, takie trochę niefajne. A co tu się wydarzyło? Co tu oni tak szczylali? Co tu było za szczylanie? Mam nadzieję, że ta policja za mną nie będzie jechała. Jeszcze 8 punktów, dobra, i mamy sporo czasu. Gitara, baby, damy radę, to nawet nie jest takie trudne, jak widzę. W sensie wiedziałem, że to nie będzie trudne, ale myślałem, że po prostu więcej czasu mi to zajmie, żeby to będzie gorzej wszystko i że będzie trzeba lecieć tak i siak i w ogóle o wam to, że będę się dachował co chwilę, jak się wydachuję tutaj, to już nie wstanę chyba, nie? Tylko wózki golfowe w tej części GTA pozwalały wstawać, a dopiero w piątce można było się kręcić dookoła jak baletnica po podłodze. Prawo, lewo, góra, dół, spód, siup, tam, siam, to łom, to ejmanto. W każdą stronę by można chyba w GTA 5 się kręcić. Nie, a w czwóreczce to nie będzie tak łatwo, panie, nie będzie tak łatwo. Ale mam słowo tak. Ja
pierdziele. Słowo tak taki mam, że aż dramat jest. No nie mogę w to. Powiedzcie mi, jaką muzykę lubicie najbardziej. Tak zupełnie propos słowo toku. Bo mi się słowo tok, to nie wiem czemu, z piosenką Taco Hemingwaya skojarzył. A ja powiem szczerze, że dość lubię go. Dość lubię jego teksty i jego flow. Leniwe flow takie. On ma takie fajne leniwe flow, ne? I tutaj, kurde, strzałka mi pokazywała w lewo, więc zacząłem hamować, że chciałem sklecić w lewo. I tu dupka. Dupka jest za. I co? I ostatni punkcik. Panie, na lajcie to dojechałem, może jakieś coś trudniejszego byś mi dał. Miałem skończyć w 6.30 bez problemu. BDOS! Nie wierzę w to! BDOS! Lucia, pozdrawiam cię, jak to oglądasz. Ej, aż muszę sprawdzić, czy to faktycznie BDOS był i dam taki tytuł. BDOS był szybszy, taki tytuł dam. O Boże. Dobra, czyżby ta misja już wykonana, czy coś jeszcze mam zrobić? O, jest telefix, dobra, telefix, super. To nie będę musiał zadupcać z powrotem do CV-ki. Who the fuck is this? Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Dobra. Jestem na ranczu. Halo. Siema. Przejęcie. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. What, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agents? Kids like you. Sorry. You expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. Grupa akcja się szykuje. Grupa akcja będzie. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Patrzcie, jak go tutaj podrobili. Jadąc, dobra. Dobra, jedźcie do San Fierro. Dobra, jedziemy do San Fierro. Tutaj był mościk, tam jest ten mościk, nie? Także sobie skoczymy na ten most. Mam nadzieję, że to jest dobra droga na ten most. Tak, jest genialna. Nie, to nie jest ten most. To ten most będzie dalej chyba, nie? Tu będzie zjazd na most, bo to był pociągowy most, a ja chcę ten na Golden Age, czy jak mu tam, tutaj. No wiem, że tędy możemy na autostradę jechać. Typie, znam te miasto! Znam te miasto... Nieee! Boże, jakbym tam spadł, to bym się zarąbał chyba. Zostanął... Czekaj, to jest Golden Gate? Nie, to nie jest. To nie jest Golden Gate. Golden Gate będzie chyba tam dalej, z tego co mi się kojarzy. Tak, on, ten Golden Gate będzie tam dalej. O, będziemy skakać teraz. Będziemy skakać na ciężarówkę. Ciężarówka jest przed nami. My tutaj ciśniemy. Ona tak się rozpycha tam, czy co?
I co my mamy tu zrobić? Podejść do ciężarówki z lewej strony. Okej. Skacz, skacz, chłopie. O, skoczył, dobra, pięknie. Ale nie zrzucaj mnie przy okazji. Jacie, jaki agresywny. Pa, jak mnie pozrzucał. Jak samochody rozrzuca? Wsiądź do ciężarówki, dostaw ją do garażu. Dobra. O Boże, odstaw ciężarówkę do garażu. Gdzie jest ten garaż? A tu nasz ten garaż. To ja muszę w jakiś sposób zjechać. Tędy sobie zjadę. No, no nie. Lecę do garażu. Chrypa, demyt. Mam nadzieję, że policja przestanie mnie gonić. Jak ja mam tu wjechać? Czy ja tędy tu wjadę? Nie, tędy nie wjadę, muszę jakoś naokoło pojechać, tędy sobie pojadę. Tędy tu muszę przejechać, bo przy tym się nie złożę, tak? Kurwa, czuję się jak w ATS-ie normalnie. O, i tędy, tędy już się złożę, pięknie. No przestań mnie policja gonić. Czy ja mam tego auta nie rozbijać, czy co? No jak, oh man! Kurwa, jakie zwinne to auto jest. Jestem przyzwyczajony z ETS-a, że to tak, no niezbyt zwinnie się zachowuje. A tu, kurwa, patrzcie, jak to zwinne jest. Jestem w szoku, a milicja dalej mnie goni. Ale wywalony na milicję. Tylko jestem ciekawy, jak oni to tutaj zmieszczą. O, będę mógł przy okazji CV-kę zrobić, bo jestem jak tutaj już na miejscu. Jak on to tu chce zmieścić? Przecież to jest większe od tego garażu. 7000. Jak ty to chciałeś tu... No dobra, no może się zmieści, dobra. Chodźmy jeszcze zrobić tą CV-kę szybko. Bo jest tutaj po drugiej stronie. Także sobie kupimy to, co mamy kupić. Mam nadzieję, że... Po prostu będzie tylko trzeba kupić, nie? Nie będziemy tutaj robili jakiś... O Jezu, Telefix dzwoni. Co tam, mordo? Tu i teraz, Boże, ten dupek dzwoni. Dobra, 50 koła, bierzemy. Nieruchomość kupiona. I to wszystko? A, mam tutaj CV-kę. Okej, mam tutaj kolejną CV-kę, ale jak tam z czasem? Ale to sobie zrobimy chyba już co? W kolejnym odcinku, który będzie we wtorek. No. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, to łapka, komentarz, subskrypcja i wpadajcie na inne odcinki z serii GTA San Andreas, jak i innych serii, które były na moim kanale. Dzięki wielkie, do zobaczenia i pa!